W Chrzanowskim Szpitalu jest ich ponad 400, w całym kraju ponad 300 tysięcy. Pielęgniarki w maju obchodzą swoje święto. Biały fartuch i strzykawka to nieodłączne atrybuty pielęgniarki. Ale ani strój, ani medyczne urządzenia, ani nawet wiedza nie wystarczą, by wykonywać ten zawód. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, są cechy charakteru. Odporność na stres, cierpliwość, opiekuńczość, otwartość, a także wrażliwość na potrzeby i cierpienia innych. Nie bez kozery do pielęgniarki pacjenci zwracają się siostro. Dawniej ten zawód był bowiem uprawiany wyłącznie przez siostry zakonne. Dziś pielęgniarka jest zawodem świeckim. Jednak misja i służba w tej profesji pozostały. Zawsze chciałam być pielęgniarką. Zawsze chciałam pracować z pacjentem i tego, co mi teraz brakuje, pracując bardziej administracyjnie, to kontaktu z pacjentem. Dzień pielęgniarki obchodzony jest 12 maja. Dla pani Małgorzaty Guzik z prawie 30-letnim stażem pracy w zawodzie to dzień jak każdy inny. Pielęgnacja chorych, rozmowa z nimi, badania, podawanie lekarstw. Pacjenci potrafią to docenić. Pielęgniarska praca jest trudna. Ja na przykład już nie podziałam, szczerze. A dlaczego się pani nie nadawała? Bo to trzeba mieć po prostu to coś sobie. Ja bym była za bardzo zaangażowana, jakbym nie miała na swoje życie czasu. Bo ja bym poświęciła dużo czasu, a tu jednak się nie zawsze można, tak wie pan. Bo im czas nie pozwala. Tyle pacjentów jak leży chory, a ich jest niewiele osób. Także one gonią cały dzień. Ale pielęgniarstwo to nie tylko satysfakcja i radość zniesienia pomocy innym. Bywają też trudne chwile. Pielęgniarka nie może się pomylić, musi być bardzo ostrożna, nie może sobie pozwolić na żadne niedopatrzenie. Praca w tym zawodzie oznacza też zwiększone ryzyko stania się przedmiotem agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej. Najbardziej stresujący, prawda, jest kontakt z pacjentem, bo nigdy nie wiadomo, prawda, pacjent w cierpieniu, w bólu reaguje różnie. I tutaj te kontakty interpersonalne, no czasami, prawda, są takie, że dziewczyny, no i łezka się wokół zakręci. Tak, niestety. Osoba, która nie ma dobrego kontaktu z innymi, nie będzie nigdy pracować dobrze. Druga sprawa, na pewno też musi umieć współpracować w zespole, bo to jest praca zespołowa. Na przestrzeni ostatnich dekad zawód pielęgniarki przeszedł zmiany. Dziś pielęgniarki są bardziej samodzielne i niezależne od lekarzy, ale i wzrosły wymagania w tej profesji. Kształcenie pielęgniarek w tej chwili jest na bazie tylko i wyłącznie licencjatu, a potem studiów magisterskich. W związku z tym, że tak jakby ten okres, ten czas kształcenia został wydłużony i sprowadzony do poziomu studiów wyższych, to i oczekiwania osób, które kończą te kierunki, są większe. A w związku z tym, że są oczekiwania większe, zresztą zlikwidowano bardzo dużą ilość szkół, bo w tej chwili pojedyncze miasta prowadzą tylko kształcenie w tym kierunku. W związku z tym, no niestety, ale nabór jest ograniczony. Zawód ten wymaga nieustannego dokształcania się. Jeśli zaś pielęgniarka przerwie pracę na dłużej niż 5 lat, musi odnowić prawo wykonywania zawodu, zdając stosowny egzamin. Jest gro osób, które lata temu kończyło szkoły, nie rozpoczynało pracy w swoim zawodzie ze względu na to, że nie było miejsc pracy, ponieważ tyle było oczekujących. Jeszcze parę lat temu było 50 podań pielęgniarek, które czekały na przyjęcie do pracy. Natomiast te panie, które rezygnowały z zawodu na tym etapie, w tej chwili przechodzą takie szkolenie od 3 miesięcy do pół roku, taki staż, i po tym stażu zdają egzamin i wracają do zawodu. Kiedyś w Chrzanowskim Szpitalu leżało kilkadziesiąt podań od pielęgniarek z prośbą o zatrudnienie. Dziś sytuacja wygląda odwrotnie. Brakuje chętnych do tej pracy. Chciałaby pani, żeby pani córka na przykład była pielęgniarką? To znaczy, nigdy bym nie miała nic przeciwko temu. Natomiast już nie będzie pielęgniarką, bo jest niestety, ale ekonomistą. Szpital w Chrzanowie ma kilka wakatów na etatach pielęgniarskich. To problem ogólnopolski. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii pielęgniarskie szkoły wyższe musiały zorganizować powtórną rekrutację, bo w pierwszej turze zgłosiło się zbyt mało chętnych. Paradoksalnie to może oznaczać, że pielęgniarka jest zawodem przyszłości, bo choć może niezbyt hojnie opłacana, nie ma dziś trudności ze znalezieniem pracy. Już teraz w polskiej ochronie zdrowia brakuje pielęgniarek, a zdaniem wielu w przyszłości ten deficyt się pogłębi.